Dzisiaj w wigilię Dnia Niepodległości postanowiliśmy spojrzeć w przeszłość. Przeszłość, w historię, w prehistorię, nawet zdarzyło nam się przed godziną, a przede mną jest już nasz gość, z którym porozmawiam przez najbliższą no, prawie godzinę. Prezes zarządu głównego polskiego Towarzystwa Heraldycznego, doktor habilitowany Słomomir Górzyński, profesor Uniwersytetu Opolskiego, historyk, heraldyk, wykładowca, autor, redaktor, a więc człowiek, który w swojej pracy zajmuje się tym, co w przeszłości było bardzo ważne, a dla nas dzisiaj ma znaczenie tylko w, chyba w bardzo niewielkiej ilości przypadków. Czy heraldyka jest jeszcze dzisiaj używana jakoś powszechnie. Witam Państwa, dobry wieczór. Jak najbardziej heraldyka jest nauką absolutnie żywą i nie tylko że wykorzystywaną, ale w świadomości każdego obywatela, mieszkańca swojego regionu powinna być dostrzegana. Są rejony, gdzie nie ma jej w pełni wykształconej dzisiaj współcześnie ponieważ choć herby kojarzą, kojarzą nam się głównie w szerokim spojrzeniu społecznym z herbami albo z herbem państwa, albo z herbami rodzinnymi. Natomiast jest bardzo szeroka, szeroki obszar heraldyki, który zajmuje się heraldyką samorządową, heraldyką miejską, heraldyką obszarów gmin, powiatów, województw. No i oczywiście na górze tego całego schematu jest herb państwa. Dlatego można powiedzieć jak najbardziej, że heraldyka jest nauką żywą i dzisiaj użytkową jednocześnie. Przy czym należy wyraźnie rozróżnić tą heraldykę, która jest związana z herbem jako znakiem prawnym od czegoś, co często jest mylone z herbem, czyli z logo. Bo to jest zupełnie co innego. Często bardzo podobne, ale nie tożsame. Często jest tak, że to logo chciałoby być czymś bardziej arystokratycznym, czymś z wyższych sfer i zaczyna przypominać herb, czy przypominać znaki dawniejsze, dlatego firma potem wywiesza na przykład na, na masztach przed swoją siedzibą swój własny proporzec, jakąś flagę i używa też tych znaków, starając się dodać sobie pewnego rodzaju blichtru, korzystając z możliwości. Graficzny? Jak najbardziej uwaga jest e, Pańska y, słuszna i rzeczywiście bardzo wiele znaków firmowych, czyli czegoś, co należałoby jednoznacznie określić jako logo, ma charakter zewnętrzny, czy też nawiązuje bezpośrednio w swoim wyrazie graficznym do herbów. E, no takim chyba najczęściej wykorzystywane, mogę się mylić, nigdy nie robiłem takich badań, żeby tam statystycznie jakkolwiek to badać, to znaki związane z alkoholami są, nawią, nawiązują do herbów, a wynika to z tego, że wina we Francji produkowane były przez winnice związane z majątkami ziemskimi, które należały do szlachty. Czyli mieli... duchowieństwa, na no, powiem. Ale w tym przypadku mam na myśli y y y osób, które mogły posługiwać się herbami związanymi z pewnym terytorium, bo to jest elementem dla tej kultury francuskiej, akurat istotnym aspektem, a o tym za chwilę mm -hmm. będzie w odniesieniu do Polski, także to nie jest taka daleka wycieczka, ponieważ były to, było to związane z pewnym terytorium, które miało, tu już nie wchodząc za daleko w rozważania historyczne, było związane z pewnym znakiem, herbem. W związku z tym winnica posługiwała się herbem swojego właściciela, a teraz firmy produkujące wino czy też inne alkohole posługują się znakami będącymi z tych te logo, ale wyglądającymi jak herby. Innymi słowy, to jest tak, że herb jest związany z miejscem czy z człowiekiem? Mm, zupełnie inna struktura heraldyczna, jeżeli chodzi o ten Początek jest w Europie Zachodniej, a inna jest w Polsce. W Polsce mamy coś, czego nie ma nigdzie na świecie. Mamy herby związane, teraz mówimy o, ro... o osobach, o rodzinach, a nie o obszarach. Herby, które są związane z rodami, które należy odróżnić od określenia rodzina. Często w literaturze te dwa słowa są wymiennie stosowane przez co zaciemnia się pewien obraz przeszłości. Ród jest to stanowczo szersze, szerszy związek osób, które teoretycznie, i tu już nie wchodźmy za daleko w te rozważania, teoretycznie są ze sobą spokrewnione, ale często tak daleko ze sobą spokrewnione, że nie, nie można bezpośrednio wskazać wzajemnych relacji, czy jest to jak daleko jest to stryja, stryjeczno-stryjeczno-stryjeczny brat czy, czy, czy wnuk? Natomiast, czyli generalnie jakaś tam rodzina, ale nie wiadomo jaka, na pewno rodzina. Natomiast pod hasłem rodzina rozumiemy takie rodziny, których pokrywieństwa możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać pomiędzy tymi osobami. Oczywiście, że w promroce dzieją czasami te pokrewieństwa gdzieś tam mogą zaginąć, ale są to bliskie kręgi. I teraz wracając do herbów. W Polsce to właśnie rody posługiwały się jednym znakiem będącym ich zewnętrznym wyrazem tożsamości Znowu to jest duża teoria i duże przybliżenie. Cały czas w historii dyskutujemy o początkach rodów, czy te rody były heraldyczne, czy były bardziej genealogiczne, czyli rzeczywiście, czy były związkiem osób ze sobą spokrewnionych, czy też osób, które między sobą miały, nazwijmy to, wspólny interes. I byłyby w tym momencie bardziej zgrupowane wokół pewnego znaku. Oczywiście politycznie, gospodarcze i tak dalej. Natomiast byłyby mniej rodzinne, a bardziej e, powiedzmy sobie związane interesem politycznym czy też gospodarczym. Innymi słowy, dobrze, to ja spróbuję teraz to jakoś A, natomiast właśnie, a, a ta różnica wobec Zachodu jest taka, że tam rodzina ma swój herb. Wręcz w ramach różnych linii te herby są coraz bardziej różnicują się. I na przykład dobrze wiemy, jak jest genealogia rodziny Bourbonów, hmm. proszę, kapetyngów. I w poszczególne linie kapetyngów mają herby, które są od siebie nieco odróżnia są, odróżniają się, choć cały czas gdzieś lilia występuje w tych znakach. Innymi słowy, można przeprowadzać trochę tak jak badania genetyczne, mając do dyspozycji na zachodzie oczywiście, nie w Polsce. Takie taki materiał w postaci dużej grupy z różnych okresów historycznych tychże herbów, możemy szukać takich miejsc, gdzie one się różnicują ze sobą. W przypadku tak zwanych dużych rodzin, rodzin... możemy takie rzeczywiście badania robić. No, robi się tego rodzaju. Materiały historyczne, przekazy historyczne, przekazy ikonograficzne herbów da się właśnie przyporządkować do konkretnych linii czy konkretnych osób właśnie po tych drobnych, mniej lub bardziej drobnych różnicach. W, na Wyspach Brytyjskich wręcz jest cały system e, znaków, które pojawiają się w na na, 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 na polu tarczy w, w zależności od tego, e, który to synek, e, no i tak dalej. Tu znowu tych znaczków jest dość dużo w użyciu. Więc a heraldyka brytyjska jest jeszcze inna od heraldyki europejskiej i inna zupełnie od polskiej, ma dużo właśnie takich swoistych znaczników, które jak się je dobrze rozumie, to można bardzo wiele wyczytać z samego znaku, który gdzieś jest prezentowany, czy to na sygnecie, pieczęci, czy na, czy na karozy, czy na domu. Albo na samochodzie dzisiaj. No to interesujące, to wydaje się być bardzo fascynującą dziedziną wiedzy w takim wypadku. Oczywiście ka każda pliczka swój ogonych chwali, mm. można by powiedzieć, ale dzięki znajomości heraldyki często można różne niuanse, które w historii są czasami dość niezrozumiałe. Daje się przy pomocy tych właśnie symboli, które są związane ze znakiem, z generalnie przekazem ikonograficznym mającym umiejscowić kogoś w jakiejś grupie społecznej, daje się często zrozumieć, dlatego że ktoś na przykład w średnim wieczu nosił szaty w takich barwach, to był na przykład na czyjeś tam służbie, co da się wyczytać z przekazów na obrazach na przykład, co zresztą w dobie nowożytnej pozostało w języku polskim, że ktoś jest w barwach czyichś występuje, ale czy, czy, czy dzisiaj w piłce nożnej, Sport jest takim czy w innych kluby sportowych sportowe. tak, kluby sportowe generalnie, które zresztą to kluby sportowe bardzo chętnie na całym świecie posługują się swoimi znakami, które nawiązują często do herbów. Interesujące, to byli ludzie, bądź grupy ludzi. Natomiast w jaki sposób miejsca zyskują swoje symbole, swoje herby? Tak jak miasta, jak państwa? Nic nie jest jednolite. Więc jeżeli chodzi o państwa, to na ogół państwa posługują się herbami związanymi ze swoimi dynastiami, które kiedyś rządziły w danym państwie czy też no, tutaj Rzesza Niemiecka jest z konglomeratem wielu państw, w którymś tam momencie było 350 chyba państw na terenie Księsta, tak, tak, pańs Różnych, tak, bo tak, i tak, wolnych, wolnych ba baronii, hrabstw i, i miast wolnych i tak dalej. Dlatego nie, nie użyłem żadnego z tych określeń feudalnych, tylko, tylko właśnie takiego stwierdzenia szerszego. W każdym bądź razie różni e dynaści właściciele owych regionów, a na terenie, mówimy cały czas o Europie, od razu mm -hmm. zastrzeżenie dość istotne, bo symbole podobne do herbu występują też w innych kulturach, ale tu byśmy wchodzili w zbyt wiele niezrozumiałych dla Europejczyka, rektę Polaka w tym przypadku, zagadnień związanych w ogóle z przekazem ikonograficznym. Więc o tym nie mówmy. Mówimy tylko o Zostawmy Europie. bezpieczny tak. i tak już dość złożony obszar Europy. E, tak, e, dokładnie. Dość złożony. E, więc mamy właściciela pewnego regionu, pewnego terenu i jego herb nabyty w ten czy w inny sposób, wymyślony przez niego, jeżeli gdzieś z pomroki dziejów średniowiecza ta rodzina się wydobywa na, 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 na światło historii. Um, uf, właściciel, dynastia, swój, swój herb, swoim herbem oznacza, nazwijmy to w ten sposób, państwo. I jak jesteśmy przy w Polsce, to stąd mamy Orła Białego, którego genezy nie, po, nie ośmielę się w tej chwili powiedzieć, w którym momencie on się pojawił, ale nie dlatego, że nie znam przekazów i różnych pieczęci, monet i tak dalej, które by, by mogły o tym świadczyć, tylko dlatego że, dlatego, że jest tak to gdzieś ukryte, ten pierwszy moment, kiedy ten... Orzeł się pojawia, że nie do końca jesteśmy w stanie określić. Napisałem kiedyś taki tekst, niestety się jeszcze nie ukazał, bo gdzieś coś tam nie zaistniało. Akurat ten o początkach herbu, ale to nieważne, to nie jest zupełnie nieistotne. Ten herb gdzieś w XIII wieku jest już dobrze wykształcony, jest dobrze widocz, widomym znakiem dynastii piastowskiej, która rządzi w różnych regionach, w różnych liniach na, na ziemiach polskich. I że jest niewątpliwie znakiem dynastii wskazuje to, że dynastie z różnych, różne linie piastów używają podobnego bądź tożsamego, nie tożsamego, ale, ale pod... orła. Więc w ten sposób, ten, w tym przypadku orzeł staje się herbem no, szeroko rozumianej Polski, bo kiedy mamy rozbicie dzielnicowe, no to właśnie to są poszczególne, poszczególne księstwa, które są oznaczane takim lub innym orłem. Jeszcze nie, nie białym w polu czerwonym. Innymi słowy, to jest tak, że w którymś momencie z ludzi, powiedzmy w tym najprostszym ujęciu państwowym, z ludzi, czyli z dynastii panującej, herb przechodzi na pewne miejsce, które nazywamy krajem polską. No te granice mogą być bardzo luźne. O, o granicach nie mówmy, bo tak, to, akurat żyjemy w takim trudne, miejscu, tak. gdzie można przez pięć tak, lat tak wchodzą w prawo, tak, w lewo. Tak. Można Natomiast się obudzić. Na jest, tak, jak pan, tak jak Pan mówi, rzeczywiście to z tego człowieka, czy też z rodziny mhm. przechodzą, przechodzą na, na pewien obszar. Natomiast inna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do miast. Tu jest raczej dająca się zauważyć albo wręcz znana dokładnie kreacja właściciela tego, kto to miasto tworzy. Oczywiście jest jakaś grupa miast, które były zawsze, czy też bardzo, bardzo dawno temu już zaistniały jako osady targowe, które przeradzają się w miasto, ale w Europie miastom nadawano prawa, a w naszym obszarze prawo niemieckie, ale to um, tylko dlatego, że tam zostało wcześniej skodyfikowane i e, to, to, to określenie było używane na ziemiach polskich. Więc w każdym razie w momencie, kiedy nawet już istniało miasto Sada Targowa, na przykład Kraków, istniał m, ten smok i ten szewczyk datewka, nie wnikajmy kiedy to było, natomiast jako miasto niewątpliwie istniał Kraków dużo wcześniej przed momentem lokacji. Um, ale od, e, kiedy mówimy, ile miasto ma lat, to właśnie ten moment dokumentu lokacyjnego jest przyjmowany albo pierwszego takiego znanego poświadczenia, że miasto jako Zmianki. organizacja funkcjonuje już. Mhm. Natomiast my, kiedy mamy dokument lokacyjny, często w, w samym dokumencie lokacyjnym jest od razu powiedziane, jakiego herbu e, będzie używało dane miasto. Nie zawsze, ale często. E, Również określona może być pieczęć, jaka będzie używana. I na ogół tutaj mamy pewną korelację pomiędzy pieczęcią a herbem miasta, czyli to, to jest ta struktura w pewnym sensie samorządowa. Znowu inaczej to wygląda w średniowieczu, inaczej w dobie nowożytnej czy, czy, czy współcześnie, ale mamy do czynienia z tym znakiem, który jest znakiem takiej tożsamości lokalnej dla mieszkańców. Dobrze, to ja teraz zadam takie pozornie dziwne pytanie, ale to jest pytanie, które czasami wprowadza pewne zamieszanie. Czy Polska ma herb? Polska ma herb. Polska ma błąd w konstytucji. Okej, okay. dobrze. Czyli jesteśmy na w tym samym gruncie? Rzeczywiście, bo to jest zawsze bardzo fascynujące, kiedy okazuje się, czytając polską konstytucję, że w polskiej konstytucji jest godło. Na czym polega różnica między herbem a godłem? Ten błąd zaistniał w Konstytucji gdzieś w latach 50., kiedy wprowadzono termin to. godło, a w heraldyce to jest bardzo konkretna, konkretny termin. Godło jest to to, co jest na tarczy. Mhm. Um, Czyli godłem Polski jest orzeł biały. Tak. I to, to jest godło. Natomiast herbem jest orzeł biały w polu czerwonym. czerwonym. Tarcz. Natomiast w konstytucji mamy zapis taki, jaki mamy. Ja tutaj nie występuję przeciwko państwu absolutnie polskiemu, mówiąc, że mamy błąd w konstytucji. Mamy błąd leksykalny w konstytucji. Niestety wielokrotnie starałem się jako prezes towarzystwa i przekonywać czynniki państwowe, o tak bym to określił niekonkretnie. Na, ale najwyższe do, do prezydentów włącznie, że musimy prowadzić zmianę w konstytucji, ale oczywiście... W sumie drobną i nikomu nie wadzącą jakoś strasznie. Dokładnie, ale zawsze ona się wiąże z tym, że należy przegłosować zmianę nie, w konstytucji. To, to, no a tutaj się zaczyna zupełnie problemy I o nich nie, będzie nie będziemy rozmawiać. Mówić. Nie będziemy mówić. zdecydowanie za późno na takie tak. natomiast, <noise> natomiast tu jest zawsze ten problem, że kiedy mówimy o tej drobnej zmianie, Musi być większość konstytucyjna w Parlamencie, no a jak już ta większość jest, to na sobie może przegłosować co będzie chciała. Więc y, dlatego od wielu lat nie udało się tej drobnej zmiany e, przeprowadzić. A rzeczywiście kiedy była e, nowa konstytucja pisana, mimo że heral heraldycy byli gdzieś w kręgu tych działań, historycy w ogóle byli, którzy jak wiadomo Polską rządzą od 1989 roku bez przerwy, byli gdzieś w kręgu tych tej, tej decyzji, decyzji, ale po prostu przepisano ten fragment z poprzedniej konstytucji, okay. że godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest, a nie herbem. No i tak, tak zostało, a, a o tych problemach ze zmianą tego jednego słowa jak wyżej, co oczywiście implikuje na to, że w ustawie o. Godle, barwie, hymnie Rzeczypospolitej jest znowu użyte słowo godło, bo nie można użyć słowa herb, bo w konstytucji jest godło. Więc ustawa, która jest niższego rzędu niż konstytucja, musi się stosować do konstytucji, bo inaczej Trybunał Konstytucyjny by tę ustawę jako niekonstytucyjną... Zabytował. Innymi słowy przyjmijmy na razie taką kwestię, że ilekroć słyszą Państwo słowo herb polski, to mamy na myśli to, co w konstytucji zostało nazwane godłem, ale z grubsza rzecz biorąc wiemy, że chodzi o tę tarczę z tym ptakiem tak, w środku. Tak, dokładnie. Ten ptak nazywany jest na ogół orłem. Tak, jest orłem, choćby Akurat z gruntu monarchii habsburskiej, kiedy zetranizowany cesarz po 1848 roku, gdzieś, za, historia czy prawdziwa, czy nie, to nieistotne, ale moim zdaniem bardzo ładna z punktu widzenia orła, gdzieś cesarz, już zetranizowany, ale to nieistotne, zastrzelił orła w lesie. Przynieśli mu tego orła, on patrzy, no ale to zaraz, ale to, to nie jest orzeł, no to ma jedną głowę tylko. Tam akurat w herbie mają orła dwugłowego. No i ten orzeł, czy wygląda tak, czy wygląda trochę inaczej, to też jest mało istotne, bo mm, znaczy, absolutnie nie chcę posponować wizerunku herbu państwowego, tylko mówię w tej chwili z punktu widzenia heraldyki. W średniowieczu rysunek orła wyglądał zupełnie inaczej przez kolejne lata i wieki zmieniał swój wygląd, pomijając okres, kiedy nie było państwa polskiego. Choć I wtedy używano orłów, o czym możemy orłów. za chwilę porozmawiać. Natomiast kiedy w 1918 odbudowywało się państwo polskie, zaczęto używać orłów. Orła jako symbolu państwowego, co było zresztą zupełnie naturalną, bo on już wyistniał w okresie I wojny światowej i w Legionach i, i, i właśnie przez cały XIX wiek również jako Herkulesa Polskiego, ale i w herbie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Wielkiego Księstwa Krakowskiego również, czyli Wolnego Miasta Krakowa. Ten orzeł funkcjonował. Natomiast w w 1919 roku przyjęto jeden kształt orła, który czy się bardziej podobał, czy mniej to nieistotne, bo nie jest kwestia czy się podobał, ale został w 1926 zmieniony. I od tego czasu mamy wizerunek herbu państwowego w tej postaci, którą zaprojektował profesor Kamiński. I ten orzeł jest... Lekko zmieniany co jakiś czas, ale cały czas funkcjonuje w tej, tej swojej postaci. W, przez okres wojny funkcjonował taki, jaki był, a przed wojną po 1945 roku zdjęto kor koronę z głowy orła pod hasłem, że ta korona symbolizowała jakieś burżuazyjne... No tutaj sobie proszę się Państwo podstawić dowolne przymiotniki, które dzisiaj na szczęście odeszły do lamusa historii, żeby zacytować czasy przeszłe. W każdym bądź razie Orzeł stracił koronę. I tak Polska, można by powiedzieć, była w tym heraldycznym aspekcie wśród krajów tzw. demokracji ludowych w całkiem dobrej sytuacji, bo tylko Polska i, i Czechy, no i Albania też przepraszam, nie straciły swoich herbów historycznych. Wszystkie inne państwa gdzieś stworzono dla nich jakieś mniej lub bardziej potworkowate rysunki, które Dnymi miały... Słowy, należy się cieszyć, że orzeł stracił koronę, a nie zyskał sierpa i młota. Tak, przykład. na przykład. Choć z sierpem i młotem, czy też z takimi symbolami socjalistycznymi, ale z tych socjalistycznymi niekomunistycznymi, to zwrócę uwagę na orła austriackiego, który stracił swoją może bojowość na rzecz właśnie symboli takich robotniczych. Ale tutaj historia okresu międzywojennego Austrii jest taka, że pozbawienie się monarchii i tutaj te, te symbole socjalistyczne wynikały z tej przeszłości okresu dwudziestolecia międzywojennego. W każdym bądź razie nasz orzeł stracił tylko koronę w wydaniu tym, które było na ziemiach pomiędzy Bugiem, a Odrą, jak to się określa i określało, bo w symbolice państwa polskiego, które funkcjonowało przez całą II wojnę światową w postaci funkcjonowało, funkcjonowało rząd funkcjonował na, na uchodźstwie i również ten rząd funkcjonował nadal i przechowywał symbole narodowe, państwowe, przechowywał pieczęć czy, czy pospolitej sztandar i sztandar prezydenta, no i osobę samego prezydenta w Londynie. Tam funkcjonował orzeł ukoronowany. Faktem jest, że w którymś momencie zamknięto koronę w wyniku dyskusji, czy słusznej, czy nie, to dzisiaj byłoby za, za, za mało czasu, żeby dyskutować na ten temat, ale w którymś momencie zamknięto koronę i na wierzchu jeszcze posadowiono krzyżek. No właśnie, bo to jest ta dyskusja o tym, co właściwie ten nasz orzeł ma na głowie. Są dyskusje o tym, jak właściwie powinna wyglądać korona, którą ma na głowie orzeł. I tutaj są frakcje, jak się domyślam, bardzo różne. Tak. E, powiem jedno zdanie o sobie, choć nie wyłącznie o sobie. Mianowicie, kiedy po 1989 roku była dyskusja na temat, w środowisku heraldyków, jak, jak powinniśmy postąpić w kontekście herbu państwowego, czy powinniśmy dążyć do tego, żeby stworzyć nowy, nowy rysunek herbu, czy też właśnie pozostać przy dotychczasowym z przywróceniem jego symboliki tej wcześniejszej, czyli korony. Mieliśmy taką burzliwą dyskusję w Polskim Towarzystwie heraldycznym. Dyskusję, nie spory, tylko dyskusję. I w którymś momencie i profesor Szymański, Świętej Pamięci, i ja stanęliśmy gdzieś z boku i powiedzieliśmy, że do siebie, to było 25 lat temu, więc nie, nie, nie mam zamiaru do przypominać dosłownie słów, jakie padały między nami, ale że będziemy za tym, że powinniśmy wyłącznie wrócić do symboli tych przedwojennych. Dlatego, że w społeczeństwie jest to to, to, to społeczeństwo polskie naszym zdaniem oczekiwało powrotu, a nie czegoś nowego. Coś nowego w 1989 roku, w 90 mogłoby spowodować niechęć do tego symbolu, a symbol, który jest takim elementem zewnętrznym, do, z którym identyfikuje się społeczeństwo, musi być symbolem, z którym się właśnie identyfikujemy, którego nie odrzucamy, który... Chcemy, żeby nas, naszą tożsamość prezentował na zewnątrz. Więc naszym zdaniem było to, żeby przywrócić. Potem nastąpiły drobne, dosłownie kosmetyczne zmiany, które wykonał profesor Heydrich i, i ten herb do dzisiaj funkcjonuje. No, wszystko się zmienia. W związku z tym... Dzisiaj, kiedy jesteśmy w sytuacji państwa niezależnego, suwerennego, które decyduje społeczeństwo, społeczność obywatela, obywatelska decyduje o jego jestestwie, możemy zupełnie spokojnie dyskutować o ewentualnych zmianach. Ja nie mówię, że w tej chwili nawołuję do zmian, absolutnie to nie o to chodzi. Mówię, że możemy zupełnie spokojnie zastanawiać się nad tym, że są nowe trendy w sztuce, nowe przedstawienia, możemy się zastanowić nad tym, czy nie powinien również na nowo zostać narysowany orzeł państwowy. Mnie się wydaje, że mógłby być, ale to, to nie jest absolutnie w tej chwili manifest żaden w tym kierunku, tylko samo stwierdzenie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak jak w przeszłości historycznej e, następowały zmiany, które są związane ze zmianą choćby w stylu, w stylach, o ile w ogóle w tej chwili możemy mówić o stylu w sztuce. To jest interesujące, ponieważ akurat od herbu państwowego... Nie wydaje mi się, że w polskiej, przynajmniej tradycji, czy w ogóle w szerzej europejskiej, oczekuje się bycia w zgodzie z najnowszymi stylami, chociaż są interesujące przykłady ze świata. Na przykład Nowa Zelandia de facto rozpisała konkurs na swoją flagę, ponieważ ta, którą mają w tej chwili, nie za bardzo im się spodobała. Jest ileś rozmaitych pomysłów, być może skończy się to głosowaniem. No i to pokazuje, że niektóre społeczności trochę inaczej do tego podchodzą. My byśmy chcieli, żeby ten nasz orzeł był najlepiej, jak najbardziej dawny, taki jaki miał być, ale nie bardzo wiadomo co to znaczy no, w punkcie, z punktu widzenia rekonstrukcji. No właśnie taki jaki miał być, taki jaki został wymyślony w 25 roku i, 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 i wprowadzony w 26 ostatecznie, bo to był konkurs. Mhm. Był konkurs, dokładnie to o czym pan mówi w tej chwili, w chwili o Nowej Zelandii, to samo było w Polsce został rozpisany przez Ministerstwo Wyznań znaczy Religijnych i Oświecenia Konkurs na herb państwa polskiego. I ten spłynęło ileś tam, nie pamiętam ile, prac, z których został wybrany właśnie ten orzeł, którego dzisiaj używamy jako herbu państwa, tak jak powiedziałem z minimalnymi modyfikacjami, którego używamy dzisiaj. Czyli no, ma w tej chwili tam prawda, 90 lat, ale tylko 90 lat. A wcześniej, wcześniejszych orłów, które były w heraldyce używane przez monarchów, które były używane w królestwie polskim, tym kongresowym, tak jak mówiono, mieliśmy więcej rysunków, więc rysunków orła. W związku z tym to nic nie stoi na przeszkodzie z tego punktu widzenia, żebyśmy się zastanowili, czy na przykład nie powinno się inaczej narysować orła. Dlaczego? Jak? To jest zupełnie co innego. To jest inna dyskusja i, i na pewno akurat, o ile radio jest świetnym medium, żeby przekazywać pewne... To tutaj musielibyśmy tu, to, zacząć. Tutaj się musielibyśmy jednak mieć możliwość pokazania <coughs> czegoś. Na machanie rękoma nie, nie wychodzi zbyt dobrze. Przynajmniej przed mikrofon, mikrofon nie źle to przekazuje. W związku z tym spróbujemy powiedzieć o jeszcze innych kwestiach, mianowicie takich, co składa się na herb, bo jak się porównuje polski herb z herbami innych krajów. Ja nie mówię o porównywaniu z herbami, o, y, innych, y, y, jakby z herbami rodowymi czy rodzinnymi, bo one są bardzo rozbudowane, zawierają tam rozmaite inne elementy, ale porównanie herbu polskiego z herbami innych krajów pokazuje, że pojawiają się rozmaite inne elementy. I teraz powstaje pytanie, czy polski herb rzeczywiście składa się tylko z tarczy, w, którym, w polu której znajduje się godło. Czy mamy jeszcze jakieś dodatkowe elementy, ornamenty do tego? A może powinniśmy mieć? W polskim herbie mamy tylko w polu czerwonym orła białego, srebrnego, z tymi elementami złotymi, które, mhm. które tam są, czyli szpony, dziób i korona. Natomiast, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, herby państwowe są związane, czy też wywodzą się, bądź są w tej chwili związane z dynastami. W związku z tym na przykład w Królestwach, które w tej chwili większość zresztą krajów europejskich to monarchie. Więc dość zaskakujący obrazek to w 2015 roku. To jest zupełnie dla mnie zupełnie zrozumiałe ja, i słuszne jasne, akurat oczywiście. podejście do... Ale budzi pewne zaskoczenie, kiedy się człowiek zorientuje, jak to wygląda. Wszystko zależy od punktu widzenia, widzenia. To Dla mnie na szczęście nie budzi to żadnego zaskoczenia i jestem zadowolony, że tak to wygląda w Europie, Choć, ale od strony heraldycznej jesteśmy. My tylko w tej chwili na no to patrzymy. Królestwo Belgii ma bardzo rozbudowany herb i inne monarchie mają bardzo rozbudowane herby. Ale właśnie, z czego składa się taki herb kompletny, nazwijmy? Tarcza i godło w każdym musi być. Dwa elementy. Te dwa elementy. Y... Tarcze bywają różne. Tak, ale to jest kwestia rysowania. Rania. To, o czym, o czym przed chwilą hmm. mówiłem, Czyli Rysunek choćby... wersja... Tak. M... Natomiast tak, na tarczy jest hełm. Znaczy, może być, wszystko może Powin być nie może musi. Być. Być. Tak, tak. Może być. Hełm na hełmie, jakiś łącznik z klejnotem. Jakiś dlatego, że może być to na przykład zawój, może być to korona, yy, która nie jest tą samą koroną korona, na, or na orle. Tylko jest korona na hełmie, w której to koronie jest posadowiony... Klejnot. Tak zwany klejnot. Wyjaśnijmy dla tych, Te, którzy niekoniecznie muszą to dobrze pamiętać. Tak żeby w tej chwili nawiązać do czegoś, co każdy z nas obserwuje na co dzień, to właśnie w tej chwili nie widzę takiego, <laughs> takiego czegoś, co w każdym <laughs> miejscu, że tak powiem, funkcjonuje, ponieważ miasta nie mają klejnotów yy, praktycznie. A więc y, nie widzę w tej chwili przepraszam no <laughs> można to tak się, nie się że... na Sienkiewicza który w którym nie, Zagłoba więc... miał herb też Ale nie, nie. To z jest, to jest y, tak klejnoty w herbach rycerskich jest... są, są zawsze Prze, tak. natomiast w na mniej herbach miejsc natomiast rzeczywiście... szukam teraz co jakby wszyscy którzy nie zajmują się heraldyką mogliby zauważyć dlatego tutaj miałem tak. problem ze znalezieniem czegoś takiego co, co w każdym miejscu na, na ulicy że tak powiem mhm. zobaczymy Natomiast tej ten mi nie przychodzi do głowy, nieistotne. Mamy, mamy klejnot, na, w którym mogą być różne przedstawienia. Są klejnoty, które powtarzają godło, mhm. czyli to są klejnoty, które nazywamy klejnotami tautologicznymi, albo klejnoty, które mają zupełnie dowolne przedstawienie. Te klejnoty są dlatego w koronie na hełmie, że rycerz Rzeczywiście, Rzeczywiście no, miał to na, 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 na swoim hełmie. Oczywiście mówimy tutaj o bogatym rycerzu, tak. bo m, taki, co to był, co było stać na miecz i, i, i hełm, to jeszcze niekoniecznie było stać hmm. na to, żeby sobie klejnot zrobić, bo to trzeba było wykonać i to, co więcej, mogło się łatwo zniszczyć, zniszczyć. bo to było na ogół wykonane z, ze skóry, z jakiegoś drewna, no bo też nie mogło być za ciężkie, bo inaczej proszę sobie wyobrazić hełm, który w ogóle dużo waży. Jest na głowie. I tam jest założone, jakaś wysoka jeszcze, konstrukcja, która się jeszcze dynda. Tak, i... Dokładnie, więc to w czasie bitwy to nie musiało być to wygodne rozwiązanie, więc to jest jakiś tam problem. Zresztą pewnie nieużywane w czasie bitwy. Sporadycznie może o tak. Nie zawsze. Natomiast, więc mamy klejnot. Już naliczyliśmy pięć elementów. Ale to nie koniec. Teraz, jak ta tarcza jest przedstawiana już nie na tym rycerzu, który tam biegnie na koniu, to często są tak zwani trzymacze. Trzymacz to jest coś, co jak sama na ów herb, czy tarczę raczej, trzyma. To może być na przykład dziki mąż, jaki jest w herbie Królestwa Pruskiego. To może być, czy też właśnie dziki w tym Dziki mąż w sensie człowiek, nie to mąż jest jest człowiek. Żony. Tak, tak, to nie jest mąż <laughs> jakiej żony, tylko to jest dziki człowiek. A ten się charakteryzuje z tym, że jest na ogół jakiś trochę goły, z jakąś maczugą, no coś tutaj. Ale może być to na przykład anioł albo jednorożec. E, czyli lew, gryf. Dokładnie. Jakieś przedstawienie e, też imaginowane. E, całość może być zwieńczona na przykład płaszczem. Jak to są, jest rodzina książęca, na to były oddzielne przywileje, żeby herb mógł być zwieńczony płaszczem. Więc mamy kolejny element, który okrywa całość tej konstrukcji, ale jak był to na przykład płaszcz królewski, niekoniecznie rodziny królewskiej, ale na przykład książęcy płaszcz, mógł być zwieńczony jeszcze ten płaszcz koroną. No bo tak naprawdę to trzeba było wszystko jakoś ubrać. Musiało to być trzymać się wszystko razem. Więc... To wszystko mogło być jeszcze zwieńczone jakąś, jakąś koroną No i jeszcze herby polskie mają nazwy Natomiast herby również polskie, czy też niektóre rodziny Używają jeszcze dywizy Zawołani I tady... nie, 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 to co a, innego To co, co innego Dywizy, która jest W Polsce są zawołania mhm. Zresztą nie tylko w Polsce, bo, bo król francuski też miał zawołanie Crédit a, czyli m, taki okrzyk bojowy. Natomiast dewiza to niekoniecznie to samo, co, co, co okrzyk bojowy, a umieszczona na, na ogół pod tarczą. E, czy tego już jeszcze nie wymieniłem? No nie wymieniłem, jeżeli e, jakiś szlachcic jest na przykład e, kawalerem zakonu na przykład maltańskiego no albo jeszcze... innego, to jeszcze ten e, przynależność do tego zakonu może być w sposób właściwy dla danego zakonu, bo nie, nie, różnie to w różnych zakonach, ale na przykład zakon maltański, który jest do dzisiaj e, suwerenny, e, m, krzyż maltański jest podkładany pod tarczę, ale tam dla znowu wyższego rzędu e, zakonników może się znaleźć w tarczy. Dobrze, ale jeżeli ktoś jest odznaczony, na przykład dzisiaj ktoś używa swojego herbu, E, pa, przypomnę, że od konstytucji marcowej państwo polskie nie chroni herbów. E, natomiast, więc każdy może, jak chce, w zasadzie. Nie, ale też nie można mu nic zrobić, jak używa. Tak. E, więc można bo wy, państwo polskie właśnie nie za, Nie, pa, a to, to jest już inny temat. Prosiłbym, żebyśmy tego wątku w tym momencie nie, nie, nie mieszali z tym, bo, bo może się nam to nie. gdzieś zamieszać. E, więc na przykład jeżeli ktoś jest odznaczony orderem państwowym, może go zawiesić pod, pod tarczą poniżej tarczy, żebyśmy się tutaj mm -hmm. dobrze rozumieli, pod tarczą to znaczy, że na tarcza leży. leży na okay. Natomiast pod tarczą e, zawieszony na e, łańcuchu, czy na wstędze order, orderowej e, może być właśnie order. Mnie się w każdym razie już palce skończyły do wyliczania tych wszystkich elementów. Tak, i to wszystko można jeszcze badać, jak to zmieniało się w czasie, w czasie. i przestrzeni. Także jest dość spory, Czyli, spore zagadnienie. Okej, okay. część z tych rzeczy w sposób oczywisty dotyka przede wszystkim herbów osób, no bo zakładamy, że mamy do czynienia z herbem dynastycznym, który przechodzi na państwo. No w wypadku Polski właściwie musielibyśmy się wtedy cofnąć do jakiejś dynastii, ale my z kolei znaczy, z tymi piastu. nie mamy się. Nie, to... no, no, no właściwie do piastów ewentualnie i Jagiellonów może. No ale Jagielonowie przejęli Zasadzi herb um, Orła Białego jako swój herb, znaczy jeden z dwóch, bo Aha. pogoń cały czas. O, tak. Czy też jeszcze do tego podwójny krzyżar, to już wchodzimy w dalsze dzieje, e, szczery, tak. ale w kolejne Unie. Natomiast e, pytanie moje jest takie, no właściwie ten nasz herb mógłby wyglądać tak, przepraszam. Za prymitywne wrażenie na bogato. On jest tak stosunkowo minimalistyczny, jak się tak na niego patrzy. Czy to jest wartość jakaś, że on jest taki prosty, minimalistyczny, czy też może powinniśmy, nie wiem, wysypać przed ślipie trochę tych klejnotów. <grytanie> znaczy w, w, w heraldyce m, z, używa się czegoś takiego, to jest herb mniejszy i, i większy bądź wielki, w zależności jak tam jest to użyte. W, 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 i część państw ma właśnie takie Mniejsze, średnie i wielkie herby Na, przykład, na różne okazje Na różne okazje, tak I takimi Właśnie taką gradacją herbów Były herby Używane w monarchii habsburskiej Gdzie był herb Składający się z, tylko z trzech Pól Ale były też właśnie ten herb Wielki, składający się nie chcę w tej chwili skłamać, ale z kilkudziesięciu pól. A herb pruski, Królestwa Prus, czy też Rzeszy, składał się chyba z 56 pól. Ten taki wielki. Mhm. Na samej tarczy. Na samej tarczy. Tak. Więc oczywiście spamiętanie wszystkiego, co tam jest, to dość trudne. Natomiast od tego były herbarze, żeby to było zapisane, narysowane i żeby, żeby się nikomu nie myliło. Ale herbarzy, czyli zbiory herbów. W Polsce pod hasłem herbasz raczej myślimy o zbiorze genealogii. Natomiast mówimy tutaj o heraldyce dzisiaj tylko. Więc te zapisane. I moglibyśmy oczywiście stworzyć też taki wielki herb polski. Powstaje tylko pytanie, czy mielibyśmy, umielibyśmy go używać. Znaczy umieliśmy byśmy na pewno umieli, bo Polacy pomieją wszystko. Natomiast czy umielibyśmy Pytanie, go czy używać to w taki sposób? Tak, czy ten efekt byłby właściwy? Myślę, że dla, ze względu na naszą historię, dla Polaków, dla obywateli polskich, herb jest w tej, ten orzeł biały, ten orzeł biały w polu czerwonym, a za chwilę jeszcze tu jedno ważne zdanie, ten herb jest tak ważnym symbolem że nie musimy go już upiększać. Więc e, wystarczy, że mamy orła białego i to już dla wielu Polaków jest bardzo ważne. Bardzo istotnym elementem tu są barwy, które mhm. właśnie barwy, które mamy w fladze, są na fladze polskiej, są pochodnymi pola tarczy i głównego elementu godła które się znajduje. także flaga jest biało-czerwona. można by powiedzieć, że jest srebrno-czerwona. Techniczno... jest biała. bo akurat, bo akurat flagi nie używa się biało. metalu. tak, tak. Tak, okej, okay. nie wchodząc w szczegóły, to kolory są w ogóle momentem dyskusji no zupełnie inny, zupełnie inny moment, zupełnie inny czas, gdybyśmy weszli teraz w kolorystykę, w to w jaki sposób naukowcy w ogóle dołożyli się do tego, w, jak, w jaki sposób polska konstytucja całkiem porządnie zresztą definiuje barwy, bo one są zdefiniowane w bardzo konkretny sposób, taki kolorymetryczny, wbrew tak, pozorom. Tam jest św... Wymaga drobnego światła, retuszu, tak, tak? Tak. Wymaga drobnego retuszu, w wyniku postępu technologicznego, ale to jest zasadniczo bardzo dobra definicja. Natomiast skoro już wymienił pan fachowo się teraz pochwalę weksylia, czyli flagę e, polską, to dla mnie jest to zawsze bardzo zaskakujące, ponieważ ilekroć widzę rozmaite manifestacje, to zastanawiam się, e, dlaczego nie jest, dlaczego, dlaczego nasza flaga nie jest tak chętnie używana, bo najczęściej używa się pewnego produktu, który oprócz tego, że ma flagę ma jeszcze herb polski. Tak, to nie jest flaga polska. Tak, ja, tak. tak. W związku z czym zastanowiłem się, gdzie ci ludzie płyną, ponieważ kiedy sprawdziłem już w Wikipedii, <grym> tak, co to tak. jest, to się okazało, że to bandera żeglugi. Tak, i to, to wielkiej. I... Tak, to gdzieś zaistniało e, w 80, po 1989 mhm. roku. E, ja pamiętam jeszcze w też w tym samym czasie e, kto to wymyślił i co było tego początkiem, to nie, nie dzisiaj nie... nie Ginie w pomroce dziejów. <grym> Już w pomroce dziejów <grym> i mej pamięci, kiedy na samochodach pojawiły się napisy żebym teraz nie, 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 nie zepsuł do wcipu, ale to była, zdaje się, Republika Filipi, Filipi, Filipińska. R, RP, RP, tak, bo na, na, na tej zasadzie, że jest pospolita Polska, to zaczęto produkować takie naklejki na samochody. Dzisiaj już mamy unijne tablice Aha. samochodowe, gdzie jest flaga, gdzie, gdzie mamy PL napisane. Natomiast wówczas jeszcze się naklejało na samochodzie naklejkę. I y, ktoś gdzieś wpadł na genialny pomysł, że y, no, będzie lepiej, jak nie będziemy pisali PL, bo to Polska Ludowa się niektórym wydawało, mm. a nie była to Polska Ludowa, tylko po prostu skrót od Polski. Bo w Unii Pocztowej wymyślono skróty mm. dla poszczególnych państw. I Polska i, akurat jest PL. PL. Tak, dokładnie. A RP, niektórym się wydawało, że to jest to, to lepiej będzie, to była... Chyba Republika Filipin. Mogę się to mylić, mm -hmm. ale, ale na pewno nie była to Rzeczpospolita Polska. Polska. I, i, wtedy, I wtedy właśnie te symbole zaczęły gdzieś się rozjeżdżać. I o ile to PL, no, ponieważ to jest taki no, quasi-urzędowy, czy też wręcz urzędowy symbol to niestety z flagą jest tak, że no pływamy po tych yy stadionach, bo to głównie na stadionach, mhm. ale i na różnych manifestacjach pojawia się też pływająca Bandely. barka ludzi. Tak. To jest, jeśli dobrze pamiętam, obecny stan prawny jest taki, że tej flagi z herbem, że de facto z godłem, ponieważ ustawa musi tak, użyć tak. słowa godła, można używać po pierwsze używa się w przedstawicielstwach zagranicznych. Domyślam się, że to może chodzić o to, że no, w wypadku Mandery jest oczywiste, ponieważ w kodzie flagowym jest flaga biało-czerwona, która tam opisuje jakąś konkretną literę i chyba dokładnie nawet literę P, co oznacza, że niosę pi pilota na pokładzie. No w każdym razie może się pomylić, więc być może jest to potrzebne. I także poza granicami kraju, zdaje się, Polonia bardzo lubi używać tej flagi, co nawet zostało usankcjonowane, poza tym jest to flaga swego czasu było to tłumaczenie, że jest to flaga prezydenta. A że czym innym jest, 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 jest jeszcze sztandar prezydenta i to jest co innego. Inne, inne, inne weksilium właśnie, które przynależy wyłącznie do, do prerogatyw prezydenta. Bezidenta. Innymi słowy, to jest tak, że właściwie być może, ponieważ nasza rozmowa Prędzej czy później musi dojść do jakiejś puenty. I to raczej prędzej, sądząc po zegarku. Rozmawialiśmy niesłycha na niesłychanie ciekawe tematy, fascynujące. Ja, ja się poczułem bardzo no, dopieszczony wiedzą, którą, którą tutaj zdobyłem. Poczułem się wreszcie pewnie, myśląc o tym całym gąszczu różnych symboli. Mam wrażenie, że wiem, znaczy pewnie mam tylko wrażenie, że wiem skąd one się biorą. Ale mam też takie wrażenie, przydałaby się naszym słuchaczom też puenta. I ten, ten symboliczny moment, kiedy idzie manifestacja, nie wiem, z okazji, obojętnie jakiej opcji politycznej czy światopoglądowej, z okazji Dnia Niepodległości i są to polscy mieniący się patriotami ludzie i niosą coś, co nie jest flagą Polski, zawsze wygląda mi na pewien zgrzyt. Kiedy czyta się konstytucję i ja zdaję sobie sprawę z tego, że tam jest użyte słowo godło, ale wiem, że powinno być użyte w zasadzie słowo herb, to też jest pewien zgrzyt. Że my jakoś nie mamy szacunku dla tych takich drobnych rzeczy, tych detali, tych zgrzytów, które może powinniśmy wyeliminować z naszego... Tak jak wspomniałem, od, od życia. wielokrotnie próbowałem w różnych miejscach docierać do osób decyzyjnych. Zawsze niestety słyszałem, tak jak już powiedziałem, problem zmiany konstytucji jest problemem politycznym, a tutaj jest kwestia leksykalna. Natomiast rzeczywiście no, chciałoby się, żeby obywatel polski, każdy obywatel, dokładnie wiedział, jakich powinien i jakich może używać symboli, tak żeby nie wprowadzać też pewnego szumu informacyjnego, właśnie owej barki płynącej mm -hmm. pod prąd gdzieś e, dziejów, żeby używał tego symbolu, który właśnie przynależy każdemu obywatelowi, czyli herbu i, i flagi. flagi. Flagi państwowej, mm -hmm. która jednocześnie, no, jest flagą narodową, ale flagi tej, którą ma prawo i jednocześnie w ten sposób symbolizuje dokładnie to, co ma symbolizować, flagę państwa polskiego, a nie przedstawicielstwa dyplomatycznego czy, 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 czy statku okrętu. Innymi słowy, to jest tak, że może byśmy, drodzy Państwo, nasi słuchacze, Przyłożyli się jutro do tego i wywiesili, bo to już nawet na, na, na budynkach zauważyłem e, tę banderę, wywiesili wreszcie polską flagę, zaczęli nazywać być może na, na razie na użytek prywatny godło herbem, tak jak to wygląda i być może to jest ten punkt, kiedy zaczniemy bardziej dbać o te detale. Jako Heraldych był Mistrz marci... detali w de facto, jednak <grym> byłbym bardzo zadowolony, gdyby zaczęła następować taka zmiana, a tym bardziej gdyby po spotkaniu w Radiu dla Ciebie przynajmniej część... Mazowiecka część <grym> zapamiętała obywateli. tutaj te nasze przesłanie i, i, i przychyliła się do przez tego nowego, przez Pana pomysłu. Bo... Jak najbardziej słusznego. Bo czasem to mniej, nie musi być tak na bogatą, bo czasem to mniej oznacza dokładnie tyle, ile potrzeba. Nie trzeba dodawać tych wszystkich nie trzeba. labrów, płaszczy, klejnotów. Zapomnieliśmy o labrach. O la tak, no gdzieś mi się zgubiłem. <laughs> Ale już było tej... już tego tak, wyliczaliśmy to i, 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 i... To może i lepiej. Jest mniej punktów do pomyłu. <laughs> Czego i Państwu, i sobie życzę, żebyśmy się z tą flagą i z tym herbem, nie godłem, muszę ją się poprawić, nie mylili. Ja jeszcze raz dziękuję panu doktorowi habilitowanemu Sławomirowi Gurzyńskiemu, Gór, przepraszam, nie chcę się pomylić, e, za ogromny ładunek wiedzy i za ogromny ładunek takiego poczucia pewności, że jednak te symbole narodowe coś znaczą i nie są tylko ornamentami. To nie jest logo. To nie jest logo. To jest, jest coś, coś, co jest bardzo ważne. Znacznie ważniejszego. Dziękuję Panu. Dziękuję bardzo Państwu, Dziękuję państwu również za uwagę.